Firma Vastint Poland przedstawiła koncepcję nowej zabudowy dla starej rzeźni w Poznaniu. Projekt zagospodarowania obejmuje blisko 5,5 hektara terenów poprzemysłowych na Garbarach, prawie w samym centrum miasta. Zgodnie z założeniami, zabytkowe obiekty dawnych zakładów mięsnych z początku wieku zostaną odrestaurowane i zaadaptowane na lokale handlowo-gastronomiczne. Budynki z czasów PRL zostaną wyburzone, a w ich miejscu powstaną nowe, z mieszkaniami i biurami na wynajem. Powierzchnia użytkowa kompleksu wyniesie nieco ponad 80 tysięcy metrów kwadratowych. Zaprezentowana koncepcja to efekt wielomiesięcznej pracy zespołu architektów pod kierunkiem zmarłego w kwietniu tego roku Przemysława Borkowicza, współautora między innymi poznańskiego Starego Browaru czy terminalu portu lotniczego Ławica, a następnie pracowni JSK Architekci. W związku z rozrastaniem się miasta i rosnącym zapotrzebowaniem na rynku oraz staraniami o zapewnienie odpowiednich warunków weterynaryjnych, w końcu XIX wieku Zarząd Miasta Poznania zadecydował o budowie rzeźni miejskiej oraz targowiska zwierzęcego na tzw. Łąkach Dominikańskich. Powierzchnia tego terenu wynosiła około 52 tysiące metrów kwadratowych i co ciekawe, sama działka znajdowała się wówczas na obrzeżu miasta. Rzeźnia została otwarta 1 marca 1900 roku. W 1899 roku wprowadzony został prawny przymus uboju w rzeźni publicznej oraz badania zwierząt. Zakład posiadał wytwórnię lodu, chłodnię i zamrażarnię. Funkcjonowała także solarnia skór oraz urządzenia do przerabiania odpadków z produkcji na mączkę mięsno-kostną i tłuszcz techniczny. Do rzeźni prowadziła bocznica kolejowa ze stacji Poznań-Garbary. Sercem założenia starej rzeźni w Poznaniu ma być rozległy plac otoczony historycznymi budynkami. Dawna hala główna, kotłownia, maszynownia i wieża wodna, zrealizowane na przełomie XIX i XX wieku według projektu Feliksa Moritza, zostaną odrestaurowane i dostosowane do nowych funkcji, również pod względem konstrukcyjnym. Plac przed wejściem głównym od strony ulicy Garbary stanie się przestrzenią publiczną. Mimo nowej zabudowy na obrzeżach kwartału, zabytkowe budynki będą wciąż widoczne z zewnątrz. W projekcie zadbano również o to, by z wnętrza kompleksu można było zobaczyć wzgórze Świętego Wojciecha i Stare Miasto. Choć zachowane zostaną fragmenty historycznego muru, chcemy, aby stara rzeźnia była miejscem ogólnodostępnym. Będzie to istotna nowość, ponieważ od 1900 roku aż do zakończenia działalności przemysłowej ten teren był niedostępny dla mieszkańców Poznania, a przez kolejne dziesięciolecia tylko sporadycznie udostępniany na imprezy kulturalne i artystyczne oraz giełdę staroci. Ta inwestycja to szansa na aktywizację okolicy i podniesienie jej rangi, dodaje Anderson. Historyczna zabudowa starej rzeźni w Poznaniu zostanie uzupełniona o nową. W zachodniej i południowej części założenia powstanie szereg obiektów mieszkalnych, które utworzą zwarte i harmonijne architektonicznie pierzeje w kształcie litery L. Przewidziano pod nimi jednokondygnacyjny parking, by przestrzeń na powierzchni przeznaczyć jedynie dla pieszych i rowerzystów. W parterach znajdą się lokale usługowe. Na sprzedaż dla klientów indywidualnych przeznaczonych jest 550 mieszkań o zróżnicowanym metrażu od 30 do 200 metrów kwadratowych. Większość wyposażona będzie w balkony lub tarasy. W północnej oraz północno-wschodniej części kompleksu staną z kolei dwa sześciokondygnacyjne biurowce. Tu również w parterach przewidziano kawiarnie i punkty usługowe. 20% całkowitej powierzchni kompleksu przeznaczyliśmy na zieleń. Będą to nie tylko skwery, ale też zielone dachy, podkreśla Roger Anderson. Generalnym wykonawcą pierwszego etapu inwestycji została poznańska spółka Budopol.